myślę, że dla nas byłby to wielki sukces, ale gra nam się kompletnie nie układała. Wczoraj już było widać, wiadomo, to dziewczynki miały wczoraj dzień konia, więc było bardzo ciężko, a dzisiaj po prostu nasza gra zawiodła. Nie wiem, czy więcej tutaj nie mogę powiedzieć. Myślę, że mimo wszystko zrobiliśmy duży krok do przodu, jeżeli chodzi o reprezentację, jesteśmy w najlepszej grupie. No i trzeba na to patrzeć z tej strony, że jesteśmy coraz bliżej tego. Jak się porównuje te mecze tutaj w Ankarze do tych grupowych czy tych w Łodzi, to jednak takiego tempa nie mogłyście złapać, prawda? Swojego ataku czy rozgrywania tych akcji, prawda? Mimo że to przyjęcie chociażby w tym meczu o brązowy medal nie było złe. Tak, no właśnie brakowało jakiegoś rytmu, energii i to było widać, że od samego początku mieliśmy z tym wielki problem. Nie mogliśmy nawiązać takich kilku dobrych akcji. Zdarzyła się dobra akcja, następne dwie były beznadziejne. Kompletnie głupie błędy gdzieś w asekuracji, czy w podbicie piłki zwykłej, prostej, więc to chyba gdzieś nas rozwalało. Powodem mogło być to zmęczenie już całym tym turniejem i całym sezonem? Nie chcę zwalać na zmęczenie, wiadomo, że większość tutaj na pewno odczuwała trudy tego turnieju. Szkoda, bo może jakby było trochę więcej tej siły, to może byśmy coś wytrzymały, ale no, tak jak mówię, no nie chcę zwalać to na brak energii. Jak byś oceniła cały ten turniej i fazę grupową i później te mecze decydujące o wejściu do czwórki i już sama rywalizacja o medale? Duży postęp kadry z lekkim niedosłowem.